Po wykonaniu tej części ogólnej zaczynamy rozgrzewkę stricte już taką bardziej wspinaczkową. Chodzi o to, żeby zrobić jak najwięcej przechwytów jeszcze nie w pełnym obciążeniu, ale na tyle mocno, żeby zmęczyć troszeczkę te nasze ścięgna, żeby trochę dostały więcej krwi, żeby przygotowały się już do tego największego wysiłku, jaki będą zwisy i z obciążeniem, bez obciążenia, ale przede wszystkim z tym obciążeniem własnego ciała. Nie mówię tutaj o żadnym konkretnym rodzaju treningu, ale do każdego tego treningu na chwytu tablicy powinniśmy dobrzeć te palce. A więc najpierw stajemy sobie pod tablicą, nie odrywamy na razie nóg, chwytamy tablicę, odchylamy się nieco do tyłu, tak żeby mieć obciążenie własnego ciała i robimy mnóstwo przechwytów, z chwytu na chwyt. Nie odrywam nóg od ziemi. Starajcie się tak dobierać chwyty, żeby ich nie puścić. Nie powinno być to duże obciążenie, maksymalnie do 50% maksa. Chwyt na ile to możliwe, otwarty i tył otwarty. Działamy tak aż do uczucia lekkiego zmęczenia w palcach.